Cześć, tu Ernest! Dzisiaj już oficjalnie wyszła aktualizacja 10.40. Na PC-tach ważyła prawie 1,5 GB i nie bez powodu. Do omówienia mamy mnóstwo nowości. Zanim do tego jednak przejdziemy, to jeśli stawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. Dzisiaj nietypowo chciałbym zacząć od tematu nowego skina od Samsunga, ponieważ Samsung powiększył listę urządzeń Galaxy, na których będzie można odebrać nowego skina. Zobaczcie sami, oto nazwy wszystkich telefonów i tabletów Galaxy, na których od 26 września lub 27 będzie można odebrać skina Glow. Jeśli chodzi o to, jak dokładnie odebrać tego skina, to proces powinien być dokładnie taki sam, jak to było z ikonikiem. Nowy skin na odpowiednich urządzeniach powinien pojawić się w sklepie Fortnite za 0 zł. Co ciekawe, tego skina będzie można komuś zgiftować, ale pamiętajcie, że na jeden telefon jest jeden skin, więc jeśli go komuś podarujecie, to ten skin wam przypadnie. Okej, teraz przejdźmy do zmian na mapie. Nowa miejscówka tym razem skrywa się w tym miejscu. Nadajnik Szczelin, który był niedaleko podium, przyniósł na mapę rozgwieżdżone przedmieścia. To z pozoru zwykłe mini miasteczko, ale wyróżnia się tym, że z nieba spadają tutaj gwiazdki. Dokładnie te, które widzicie teraz w tle. Po użyciu takiej gwiazdki wypadnie z niej jakaś broń. Co ciekawe, tylko i wyłącznie z gwiazdek może wam wypaść złoty tek, który zadaje aż 21 punktów obrażeń. Pamiętajcie, tylko z gwiazdek. Poza tym wypadają różne przydatne przedmioty. RPGi, strzelby czy PM-y. Przy okazji w temacie broni i przedmiotów, to na pole walki wróciły stare dobre odbijacze. Wypadają one w 3 sztukach i bardzo się cieszę, że powróciły. Tak samo jak kiedyś, odbijacze odbijają i niwelują obrażenia od upadku. Miejscówka o nazwie The Combine za to, o której wam wspomniałem kilka filmików temu, okazała się być nowym trybem. Po polsku mordownia to tryb, który ma pomóc graczom w rozwijaniu swoich umiejętności w grze, osobiście lub w rywalizacji z innymi. W tym trybie naszym celem jest dotarcie do końca etapów, eliminując przy tym różne cele, które będą po drodze. W skrócie, idealna rozgrzewka. Cały tor jest podzielony na kilka kategorii. Sprawdzimy tutaj nasze umiejętności na karabinach, strzelbach, snajperkach, tyrolkach i budowaniu. W tym trybie będzie można ustalać rekordy. Można je tutaj przeglądać. Są tu kategorie graczy na padach, myszkach i klawiaturach oraz ekranach dotykowych. Dalej w temacie trybów tu do gry zawita też tryb ruchome strefy. Jeśli kiedykolwiek graliście strefy w trybie kreatywnym, to już pewnie wiecie, o co chodzi. Ten tryb to symulacja gry końcowej. Powinien wejść dzisiaj o 15 i co każdą grę będzie losował jedną z map społeczności. Specjalnie do tego trybu będzie nowa misja. Widzicie ją teraz na ekranie. Za kilka prostych wyzwań w tym trybie będzie można odblokować punkty doświadczenia, deskę na plecy, inny backbling oraz graffiti. A w weekend, od 15 w piątek, punkty doświadczenia będzie zdobywać się 2 razy szybciej. Poza tym w ustawieniach gry pojawił się cały wachlarz nowych ustawień czułości dla graczy na padach. Z tego co widzę, to praktycznie można ustawić wszystko. Ja nie gram na padzie, ale muszę powiedzieć, że wy to macie dobrze, jeśli chodzi o dostosowywanie czułości. W opisie macie link do oficjalnego posta Fortnite na ten temat. Ja niestety nie mam jak z tego skorzystać, ale graczy na padach zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Jest tam ważna wiadomość na temat tak zwanego spamowania L2, czyli celowaniem. Na koniec nowe skiny i emotki w grze. Tak, poznaliśmy już praktycznie wszystkie skiny przedwcześnie, ale dopiero dzisiaj poznaliśmy ich klasę rzadkości. A do tego emotki. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszych ulubionych skinach i emotkach.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.